I moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2. I co? No dobra, mieliśmy questa, żeby udać się na miejsce spotkania ze zbirami Jacka i Joe'ego. Mamy osłaniać się ludzi, którzy mają wymienić kryształy na dostęp do wody. Ostatnio sobie rozwinęliśmy umiejętności siły i poznaliśmy w sumie Mołotowa. To może być ciekawe, w szczególności, że nam jest to potrzebne. W ogóle dziwię się, dlaczego w sumie używamy do apteczek miodu i rumianku. No, ale mniejsza. Mamy trochę mołotowów, więc też to nam w jakiś sposób pomoże. Dobra, ale jeżeli już w ten sposób tutaj sobie to rozgrywamy, prześpijmy się jeszcze szybko do rana. Do rana, żeby mieć już to z głowy. Tylko tak, musimy chyba wejść na górę, prawda? Ale rzeczywiście, że musimy. No i moi kochani, tak jak wam wcześniej już mówiłem w poprzednim chyba odcinku, co myślę na temat tej gry? Czy jest ona warta zakupu? Czy jest naprawdę tak źle, jak niektórzy piszą? I czy jest tak dobrze, jak niektórzy piszą? Jak mam umiejętności? O, punkt parkouru mi wpadł. Milusia, szybko wspinaczka. Szybciej po krawędziach, fajne. To jest spoko. Kurde. To też jest ciekawe. Ale to jest jeszcze chyba lepsze. Bieg po ścianie. No, ciekawe to jest. Dobra, czy jest tutaj skok nad zombie? Czy to jest przeszkoda typu zombie na przykład? Wow. Ciekawe. Mówię, szukam czegoś, co pozwoli mi przeskakiwać nad zombiakami. To jest spoko. To też jest spoko, ale dobra, to jest chyba to, co myślę. Że możemy również skakać nad zombiakami. Więc zostawmy sobie, to w ogóle mamy jeszcze jakieś gogle. Ej, no my w tej chwili wyglądamy jak tamten typek, który jest w SB. Dobra, 3 pancerza, koszt wytrzymałości, regeneracja wytrzymałości 4-2. No tak w sumie bez rewelacji, no więcej armora to wiadomo, ale tak to, żeby to jakoś rewelacyjnie wyglądało, to tak nie bardzo. Dobra. Wyspaliśmy się, ale dopiero do 8, więc śpimy jeszcze raz. I rozpoczęła się noc, twoja odporność spadnie. Nic nowego. Idziemy dalej się bawić z naszymi zadaniami głównymi. Z tego co mi się wydaje, jest to odcinek na niedzielę na 14, więc już od poniedziałku możliwe, że zaczniemy sobie powolne eksploracje tutaj całego tego miasta. Bo powiem osobiście, że chciałbym sobie właśnie tak pozwiedzać, grać sobie po prostu swoim tempem, z wami oczywiście. Rozmawiać i tak dalej, aczkolwiek nadal grać tym swoim... Coś jest nie tak. Suzy? Jesteś? No dobra, a mamy pościg. Wiem, że mogłem tam go zgubić, ale chyba będziemy mieć więcej punktów za to. A mi tak mi się wydaje. Widzę bandytów i dużo ciał, Sophie, przykro mi. No, coś ty tu... No, spadaj. Ej, w sumie właśnie, to jest dobry sposób. Nie wiem, że mam pościg. Bo oni raczej tutaj podejdą, czy nie? Aha, wejdź. Wejdź, no właśnie. Raz, dwa, trzy. Oż ty gnoju, gałganie. Dobra, tu się robi już nieciekawy. Co ty mi tutaj próbujesz mówić, przyjacielu? Pal się! O nie! O fuck.
Nie, nie, nie umieraj. No nie! Kurwy jebane od Raisa jak zwykle, no. 43 punkty speeda, no bez jaj. No Jezu, patałachy, zrany. No przesłyszało ci się właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jeden padł. To jest jakiś sposób na nich. Pyk. Pyk. Ty straciłeś jaja? Nie, nogę. Nikt nie przeżył. Pieprzone zwierzęta. Weź kryształy. Suzy je miała. Mhm. No i czy ja z wami już się nie mogę tu pobawić, naprawdę? Ty nie byłaś Suzy chyba. Ty też nie jesteś Suzy. Czapka medyka, fajnie, fajnie. Właśnie, bo ja mogę korzystać przecież ze zmysłu. To jest cegła. Tu jest spalone ciało, to w sumie też spoko. A Suzy była tutaj. Suzy? Karl, zabrali go. Co? Gdzie? Do obozu. Musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw Pisklak, teraz ona. Szlak. Szlak. Szlak! Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale jej tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla. I nie widzę kryształów. Kurwa! Kurwa! Jebany! Co? Zbój! Wielki, ohydny skurwiel! Jest powolny, ale uważaj! Przeszukaj resztę ciała. Może kryształy wciąż tam są. Mhm. O fuck, dobra, trochę was tu jest. Co oni to robimy w nocy? Au, 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 au. Bój, ja jeszcze nad ciebie tutaj nie grałem, więc z ciekawości cię spróbuję pokonać. O, ty jesteś mocny. I kurwiający tak samo jak widzę. Tego co widzę. Wow, wow, jaka fala. Pięcielu, co ty robisz? No, czemu ty się nie dostała? Nie ma. O, ten jak pięknie usiadł. Nie ma. Dobranoc. No, trzymaj X. Pizdnie, pizdło. Pyk, 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 pyk. Jak MG w mu online, kurde. Tak to się robi. Pyk, pyk, tylko tam był szybszy. Pyk i pyk. Po co tam to było? Serczujemy, serczujemy. Nie ma nic. Pyk. 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 No, czemu się żeś nie wpieprzył? No właśnie. Dziady. Au! Au, 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 au. Pyk. 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 I pyk. I jeszcze raz pyk. Dobra, uleczmy się, póki jeszcze możemy. I znów jak MG. No i ten wir nie jest taki... taki cwany. Jest do pokonania. Jeszcze jak się jest szybkim, to już w ogóle.
Ej, no to już było nie fair. Halo, halo, panie. Panie Hans. Wow, ty, kiciuś. I się nie rozpędzaj za bardzo. Ale żeśmy siły sobie wbili teraz. Dobrze, że ty jesteś wolny, naprawdę. Nie miałem jak rzucić. Chyba umrę. Może nie. Może nie. Dobra, i szpiki wzrosły. Wolałbym go zabić. Podnóżek. Pyk. Ło. Umieraj, gnoju. Pierwszy dziad zabity. Ej, dobra, bo ja już mam w sumie bardzo mało czasu. O, fuck. Dobra, nie jest ciekawie. Ale na trasie grzybkami będzie git, coś mi się wydaje. Dobra, cegła jest niepotrzebna. Paczek zostało. Cegła jest niepotrzebna, jeszcze raz powtarzam. Znów cegła, jak zwykle. Same cegły. Nic nie było. Wiem, że już jest mało czasu. Wiem, spokojnie. Ale co ja poradzę, że ja mam po prostu tryb scavenginga włączony. Jezu, ile tego tu jest? Weź. I weź. Czekaj, tryb scavengingowy mi się włączył. No, serczuj. Maty, nie ma nic. Sophie, oni nic nie mają. Pewnie zabrali je zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzaniło. Dobra, dość pierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie, na dachu przy estakadzie. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Tak i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Spoko, luz. Tylko nawet tutaj się muszę niestety w jakiś sposób jeszcze oświetlić. Ej, ten, jak leci? Żyjesz tam? Kurwa, robię się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie śpieszy mi się do Orzenku. Dowiedziałeś się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, jak brat Sophie wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O, cholera. Dokładnie. Pomagam Sophie go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Ale jeśli się uda, Aitor przepuści nas do centrum. No kurwa! Aiden, ty jebany pajacu. Nie no, jest kurwa głupi. Powiedzcie mi, jaki to jest sens? No, złapać się kurwa wyżej nie potrafisz. Ty kurwa jebany idioto. Bug bugiem buga pogania. Dlatego mówię, ten parkour jest sztywny, strasznie sztywny. Jest oschematowany, oskryptowany. W jedynce nie był taki oskryptowany. Więc wracając do mojego monologu i mojej tyrady na temat w ogóle. Na temat mojego tutaj oceny, czy mojej oceny na temat Dying Light'a. Czy warto wydawać tyle pieniędzy w tej chwili na czas premiery? Odpowiedź brzmi nie. Nie opłaca się. Nie opłaca się, stanowczo się nie opłaca wydawać tyle pieniędzy. Zapytacie dlaczego? Dlatego, iż ta gra jest jeszcze zbagowana. I wierzcie mi, gdyby nie to, że robię tą serię, ja zapewne sam bym jeszcze sobie nie psuł feelingu z tej kurwa rozgrywki. Idź, łuku. Jezu. I co już? Będzie krzyk? Dziwo nie. Gdzieś tu widziałem, że jest ta skrzynka z inhibitorami, no. Chciałbym ją wziąć. Animacje próbują być odwzorowane takie jak w realu, ale to nie jest dobre. To nie jest dobre do takiego typu gry.
Dlatego twierdzę, że to wcale nie było dobre. Zrobili chłopaki. Techlandu. Ta gra irytuje strasznie. To raz. To naprawdę mi się zazwyczaj nie zdarza. W The Followingu, no tylko i wyłącznie. Nie wiem jak tam wejść. Kurde, nie chcę się z wami tłuc, mi się to nie opłaca. W sumie te dodatki są spoko. Umierać. No tyle dobrze. Oj. No i widzicie, patrzcie, właśnie o tym mówię. Strasznie drętwe są te skrypty. No i mamy gonitwę. Dimmer sobie pokrzyczał. O, nie chciałem tego. Nie chciałem tego, chciałem to. No, kurwa, ty jebany idioto! Cymbale jebany! Jezu, jak mnie ta gra irytuje! Jak mnie ta gra irytuje, naprawdę! To jest po prostu śmieszne! Ta gra jest tak zbugowana! Ta gra jest zbugowana po całości. Ja muszę przyciszyć delikatnie. Idę po prostu, nie mogę. Nie mogę z tą grą dzisiaj. Jest tak niedopracowana, ja nie wiem jak Techland mógł wydać coś takiego. Głupie animacje powtarzające się, naprawdę to jest po prostu... No to co oni odjebali z tymi w ogóle modelami, to jest karygodne. No ale dobra, to jeszcze nie przeszkadza w grze. To jest po prostu efekt wizualny. Tak jakby powiedzieć, że nie wiem, tekstury gdzieś tam brakuje, spoko, trudno. Ale to co jest z tym modelem parkour jest gorzej niż w jedynce, jest gorzej stanowczo. Jest gorzej niż w jedynce. Mówi się, że będziemy walczyć z bandytami. Idziesz z nami, pielgrzymie? Weź się uspokój. Samo te rozmowy, po co to? Notatka. Po co oni do mnie mówią, skoro ja wchodzę szybko do strefy i oni coś do mnie mówią? Po co to? Żeby tylko, nie wiem, zająć rozmową, to jest takie... To jest jak w Saints Row w sumie, takie właśnie rzeczy występowały, że tylko żeby napkać jak najwięcej kontentu, żeby usatysfakcjonować widza. Taka doskonała piaskownica. I właśnie to samo robią tutaj w Techlandzie, naprawdę. Dla mnie ta gra nie jest warta tych pieniędzy. Pierdolili jeszcze Denuvo, które również zmniejsza FPS-y. No dobra, trudno, ja rozumiem. Chcą bronić swojego dobytku, swoich programów i tak dalej. Ja to naprawdę rozumiem. Ale żeby to jeszcze było dopracowane, na 7 lat, nawet jeżeli to ogłosili bodajże 4 lata temu, to 4 lata nawet, na grę, to nie jest dużo. Znaczy to nie jest dużo, to jest dużo właśnie, przepraszam. To jest od groma. Nie, im chyba większość zajęły te animacje, naprawdę. Ta gra jest świetnie zanimowana. Ale jeżeli chodzi o programowanie, to jest zrobiona do kitu. Jest sztywna, jest strasznie statyczna, nieprzyjemna do gry. Jest mega nieprzyjemna do gry. Tak samo tutaj, no, musisz wlecieć dopiero na to, jest nieintuicyjne po prostu. Zrobię ci spację, no to wiadomo, że chcesz kliknąć spację. O, czyli co, będziemy teraz z wami rozmawiać, rozumiem, tak? Najpierw was okradnę, dopiero potem będę z wami gadał. Rękawice kaprala, spoko. No tak samo moim zdaniem niepotrzebnie zrobili w sumie chyba te RPG. No bo wybaczcie, ale no, z tego się nie korzysta. Hej Herman. Gdzie Sophie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. Aha.
Tak samo te wstawki, po co to? Żeby modele pokasować? Ja? Jakbym przyszedł w dzień, to co, też bym poszedł spać? Naprawdę, nie rozumiem tego. Jest źle skonstruowana ta gra. Ej, ty tutaj. Mia? Aiden, co się z tobą dzieje? Mia, gdzie jesteś? Mia! O nie, 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 nie! No to się pospiesz, co? Cholernie Jack i Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do kitu, ale mu uwierzyłam. Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Dlaczego nie wysłałaś Hermana? Takiemu nikt by nie podskoczył. Jego? Jest silny, ale bezbronny jak dziecko. Coś takiego. Nie rozumiesz. Herman prawie nie słyszy. Był ochroniarzem mojej matki. Znam go, odkąd byłam mała. Po jej śmierci pozostał nam bliski. Kiedyś w schronie padły światła. Zarażeni weszli oknem. Herman nas bronił i rzucił w jednego z nich granatem. Przeżył eksplozję, ale stracił słuch. W bezpośrednim starciu nikt go nie pokona. Ale jak ktoś go zajdzie, jest bezbronny jak dziecko. Zabójcza kombinacja, zwłaszcza dla niego. Dlatego wolę go pilnować. Czasami nie wiem, czy to on chroni mnie, czy może ja jego. Może to łączy się z morderstwem Lucasa? Jack i Joe mieli coś wspólnego z morderstwem Lucasa? Joe mógł mieć. To kompletny świr i złodziej. Wiedział, że stróżowie by go powiesili. Ale Jack by go zgasił. Jest tchórzem. Myśli racjonalnie. Nie denerwuj się tak. Nie obwiniaj się. Mogło być gorzej. Gdybym zaufała sobie, mielibyśmy wodę i więcej naszych by przeżyło. Robiłaś swoje. Rozkazy wydawał Ka. Tak, ale moje posłuszeństwo ma granice. Wiem. Co dalej? A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie, a nie stypę. Jak zmienisz zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Pisklak! Twoje zdrowie! Powiedz mi więcej o Pisklaku. Pisklak był wam bliski, tak? Pisywał wiersze. Pokazywał mi je i mówił, że wszyscy inni są na nie za głupi. Nie wyprowadzałam go z błędu. Był w porządku. Przyjęłam go po tym, jak stracił ojca w ciemnej strefie. Miał 10 lat. Był dzieckiem. Właśnie. Nie miał nikogo innego. Więc go przyjęłam. Co zrobisz, kiedy ich dorwiesz? Jeśli zabijesz tych bandytów, to... Kutasa i Fiuta? Myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karl się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas.
Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralph, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jack i Joe skazali ich na śmierć, więc umrą. Twoje radio. Czasem łapię szumy. Pójdź do Alberto. Naprawi ci takie rzeczy od ręki. Dzięki. Tu Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko, na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. Aitor się do nas odzywa. Przysięgam, że ich rozedrę. Dobra, tak dobra, to już nie przysięgaj. Kawałek po kawałku. Za Ralfa, Suzy. Teraz znajdźmy jakieś miejsce, gdzie możemy po prostu przeskoczyć. Bo widzicie, tak jak na przykład w tej chwili, no to jest problem, bo... No nie ma opcji, nie ma jak tego przeskoczyć, nie ma żadnej linki, nie ma nic. No i jak tam się dostaniesz? Kurwa, musisz zejść na dół. Dopiero teraz, może jak trafisz, to może ci się uda. To zabijmy te patałachy szybko. Serio? Już co, już nie naprawisz mi tej broni? Dobra, no, no chodź, chodź, chodź. O, tam jest żegadełko. Padł. Umieraj. Gno. Ju. Dobra. Pykło. Mamy nagrodę jeszcze na sam koniec. Szukajmy te dziady, bo to w sumie są właśnie te trofea zarażonego. Zawsze przydaje. To się zawsze przydaje. Łupem jest co? A no dokładnie to nic pewnie. Tak jak zwykle czerwone skrzynki mają właśnie zawartością. Zielone. Mam łopata. Tyłek sobie to wsadź. Teraz żałuję, że wziąłem ten przeskok, bo on jest bezużyteczny. Wiem, że będę mógł skakać przez moby i tak dalej, ale widzę, że nie. Dobra. Hydrelisy. Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sophie. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Jesteś tu, żeby mi o tym powiedzieć, czy dlaczego miałby to być problem? Zapytałem się. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno. Ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie z Sophie. Poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie z wyciętym kawałem skóry. Jesteś tu, żeby mi to powiedzieć? Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie rzeź. Dowiedz się od Sophie, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Nie podobasz mi się, typie. Sophie, ale bądź ostrożny, Aiden. Nie podobasz mi się. Jakoś cię nie lubię, nie wiem czemu. Dobra, trochę złomu. Jest tu jakieś łóżko, bo widzę, że już idzie teraz dzionek. Idź pomóc Sophie. Ale leczmy się jeszcze przy okazji.
No i właśnie tak samo tutaj. Jest klikanie F, a wystarczy przytrzymać. No to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu. No, ale co, chyba ule. Zamknij się już, Boże, typie. Właśnie o tym mówię, że takie teksty tutaj są niepotrzebne. Oni próbują na siłę ożywić ten świat. Świat, który jest w sumie martwy. Po co to? Ale po co ty mi to powtarzasz, chłopie? Aj, powiem wam tak szczerze, zeźliłem się strasznie na tą grę. Strasznie się zeźliłem na tą grę. I wydaje mi się, że no naprawdę... Dekan spartolił tą sprawę. Ale tak czy inaczej, dzięki wielkie za odcineczek z wami. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda i do harmonogramu macie w opisie. Trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej.